Szkółka rysowania. Jak zmalować kotka? Miau. Hejka, widzowie mali i duzi. Dziś będziemy rysować zwierzę na literę K. Jak myślicie, co to może być? Ma ogon? Nie, to nie krokodyl. Nasz zwierzak ma wąsy i lubi mleko. Tak, to kotek. Ale z was bystrzaki? To teraz uwaga. Potrzebne wam będą kartka, ołówek i kredki. Jesteście gotowi? To wołam kredkę Fredkę i ołówka Ryska. Hop hop! Cześć! Dziś pokażemy dzieciom, jak narysować kota rozpoczynającego się na literę K. Mhm. Najpierw narysujmy trzy owalne kształty. Owal to figura, której nazwa pochodzi z języka łacińskiego. Ovum to po łacinie jajko, dlatego owal je przypomina. Pierwsze jajo będzie głową naszego kota. Drugie to mordka. Brrr, to będzie fajny kociak, zobaczycie. Trzeci owal, czyli nosek. Bardzo dobrze. Teraz koci pyszczek, czyli dwie linie. O, właśnie takie. Teraz ołówek Rysek narysuje oczy. Lewe. Bardzo dobrze. I prawe oko. Bardzo ładnie. I wąsy na kocie pląsy. To trzy. I tam trzy. No, brawo. Jeszcze korpus oraz łapki. Nasz kotek siedzi, więc widać tylko dwie. Ale naprawdę kotek ma cztery łapy. Narysujmy jedną. I drugą. Bardzo dobrze. O, to mi się podoba. Ucho lewe. Ucho prawe. Oraz ogon, za który nigdy nie należy kota ciągnąć. Pamiętajcie. No, brawo. Dziękuję, ołówku. Teraz pokolorujmy obrazek z Fredką. Nasz sierściuch będzie brązowy. Ciekawe, jakiego koloru będą wasze kotki. Najpierw głowa. Bardzo ładnie. Potem korpus oraz łapy. Bardzo dobrze. Ogonek. Kiedy kotek nim macha, to może znaczyć, że jest niezadowolony. Pewnie dlatego trudno mu się dogadać z psem, który ma zupełnie odwrotnie. I uszy, które w środku są zwykle różowe. Bardzo dobrze. Zielone oczy. Mhm. Nosek. I kocia mordka. Pięknie. Teraz pręgi.
Dzięki nim nasz kotek będzie wyglądał jak mały tygrysek i wszystkie myszy w okolicy będą na jego widok uciekać, gdzie pieprz rośnie. Bardzo dobrze. Tak. O, to mi się podoba. Kredka Fredka chce dorysować jeszcze krawacik. Ohoho, to ci elegancki kociak. Dziękuję, Fredko. Pa, pa. Tak sobie myślę. Kot jest drapieżnikiem, ale naszemu chyba czegoś brakuje, żeby naprawdę nim być. Jak myślicie? Tak, pazury! Ciekawe, jak wyglądają wasze kotki. Możecie je do mnie przesłać na adres podany w opisie filmu. I zapraszam wszystkich do krainy gier i zabaw na www.lulek.tv. No, bardzo ładny ten kotek. Swoją drogą, podoba mi się bardzo ta praca z artystami. Może sam nim kiedyś zostanę, kto wie, albo chociaż tym, celebrytą, choć sam nie wiem, kto to taki.